Cześć, Marek Słonecelka. W tym odcinku unboxing z fabryki gier historycznych. Powiem wam szczerze, że nie wiem co to jest, wy już po nazwie na YouTubie widzicie, a ja nie wiem, bo się nic od nich nie spodziewałem. Także co to jest, zaraz zacznijmy. Przy stole, do którego was serdecznie zapraszam. Zobaczmy, co w tym pudełeczku się znajduje. Jak mówię, nie wiem, co to może być. No, nie kojarzę, żebym coś miał dostać z tych rejonów kraju. Cokolwiek to pakował, zna się na rzeczy, naprawdę dostanie się do wewnętrza tej folii jest czasożerne, jak widzicie. O, mój Boże. To jest. To są zombiaki Ameryki. Pomogłem przy... Nawspieram to wydanie kuriera planszówkowego, który dziwo jeszcze nie dotarł, mimo że gra już dotarła. I była tam opcja do kupienia właśnie gry. No, zobaczymy teraz. Podobno bardzo są klimatowe elementy, ale ludziom, którzy nie lubią losowych gier, się nie spodoba, bo jest bardzo losowe. Także dużo rzutów kości, jak widać. Świetne jest to, że gra jest niby stworzona przez dzieciaka i stworzył to na podstawie innej gry, którą nazywała się Szlaki Ameryki. Przez to mamy jakieś przekreślenia i przez to też mamy tamtej gry pudełko, takie niby zniszczone, tak dalej. Tego była ta wkładka z zombiakami. Co już w samym pudełku tworzy klimat mega. Troszkę w środku hula powietrze. No ale zaraz zobaczymy. Więc tak, drewno, czyli to co zawsze lubimy. Kolejne drewno, czyli kostki do rzucania. Też bardzo lubimy. Darmowe woreczki sunowe, zawsze mile widziane. Karty, które no, tworzyły zarazem nasze plansze i drogi, gdzie mamy jechać. I już to mi się podoba. Nie wiem jak z innymi kartami, ale tutaj już widzę, że reverse jest na przykład z Ticket to Ride zrobiony. Tu jest CIA, jest Dixie tu. Czwóreczka to jest chyba z Siedmiu Cudów Świata. A to są normalne karty pobrudzone niby. Space Cowboys to jest wydawca tej gry oryginalnie. To jest jakiś model stworzyli. Chciałem, że tak oglądam od drugiej strony. Mam z Diner, czyli ja tutaj miał mamy. No i co, tutaj są zdjęcia, czy w sumie obrazki. Na kartach niby narysowano, więc na przykład tutaj Az wystaje, to jakiś jupek. Ponieważ mamy podróżować przez Amerykę i spotykać przez nas różne przygody. Mamy się dostać z jednego końca Ameryki do drugiego. No, wygląda to bardzo ładnie. A zobaczmy, co tam jeszcze mamy w środku. Elementy do wyciśnięcia. Kapsle, prawie jak w Falloutie. Tutaj znaczniki graczy, klucze do jakichś samochodów. I tutaj elementy ze Splendoru zaklejone, to są elementy. Na pewno ten jest ze Splendoru, spoko, fajnie. Nie wiem, do czego te żetony są, ale są. I instrukcja, która ma postać takiego
wiązanego dokumenciku. A, zeszyciku, ok. Na fajnym papierze. Krótka instrukcja, 12 stron, także myślę, że szybko do przyswojenia. No, naprawdę ładnie to wygląda. To będzie tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zaczynam w kolejnym.